Halo, halo. No. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pani. Proszę serdecznie o rozwiązanie. O co? O rozwiązanie. Zwierzę z dwiema literkami. Takimi samymi. Nie rozumiem panią, o co pani. Wiadomo, do okręgowa stacja kontroli? Nie proszę pana, tylko program TVN-u. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Mógł pan wygrać pieniądze, ale niestety nie udało. Jak widzicie, jest to program na żywo. Wszystko się może zdarzyć. A teraz w najważniejszym programie chciałem powiedzieć tak. Jeszcze raz. A teraz w najważniejszym programie śniadaniowym świata. O tak. Tylko prognoza pogody. Halo? Dobry wieczór. Dzień dobry. Tu jest chyba ciemno, albo może mam ciemną karnację, tak panu zasugerowałam. Proszę o rozwiązanie. Możliwe. Tygrys? Tygrys. Nie ma niestety. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Miłego dnia życzę, takiego słonecznego. A teraz słuchajcie, czekam na kolejne wasze propozycje. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam panią. Proszę o rozwiązanie. Sarna? Niestety nie. Tamten pan mnie trochę rozśmieszył, dlatego się śmieję. Prezerwatywa ma wiele zastosowań. Jedno z bardziej nietypowych pokazali kolumbijscy krawcy. Skrzyknęli się i stworzyli kolekcję Moda dla życia. Projektanci twórczo wykorzystali fakt, że prezerwatywy są produkowane w wielu kolorach. Taką spódnicą można zadać szyku, ale są też ciekawe propozycje dla panów. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł ponownego użycia tych kondomów. Pokaz jest częścią kolumbijskich targów zdrowia i urody. Dochód z niego zostanie przekazany na zakup wózków inwalidzkich. Proszę popatrzeć na przygodę Neymara da Silva Santosa Juniora z Santosu, któremu nie mniej, nie więcej, ale na spodenki obrońca klubu Goiás nadepnął. No i wstyd na cały stadion, proszę państwa. Na szczęście coś pod spodem było, inaczej byśmy państwu tego nie pokazywali, rzecz jasna. No i jak się bajtki zatrzymują człowiekowi na kostkach, no to... I nawet sędzia nie odgwizdał wolnego, proszę sobie wyobrazić. To kolejna niespodzianka natury. Podczas pożaru na Hawajach udało się sfilmować bardzo rzadkie zjawisko. Ogniste tornado. Słup ognia powstaje, gdy powietrze jest dużo zimniejsze niż nagrzana przez pożar ziemia. Tworzą się wówczas silne prądy, które unoszą ogień ku górze. Ogniste tornado może mieć wysokość nawet kilkuset metrów, a przy tym kilka metrów średnicy. Rozpędzający je wiatr może mieć prędkość nawet 150 km na godzinę. Zjawisko jest dużo bardziej niebezpieczne niż zwykła trąba powietrzna. Osiąga siłę, która wyrywa drzewa z korzeniami, a przy tym rozprzestrzenia pożary. To nie bohater polskiego filmu Przygody Wesołego Diabła, ale jeden z turystów w niewielkim miasteczku w Bułgarii, Pomorie, 400 km od Sofii. Znajduje się tam słone jezioro, z którego dna wydobywany jest pełen minerałów muł. To pomaga zwalczać reumatyzm oraz inne choroby kostne i skórne. Jednak zawsze przed skorzystaniem z tej terapii polecam ludziom, aby skonsultowali się z lekarzem. Terapeuci twierdzą, że 15 minut w błocie raz na miesiąc wystarczy, aby nasz organizm dostał zastrzyk mocy. Przyjeżdżam tu od 20 lat. To naprawdę pomaga. Ponieważ błoto jest za darmo, więc do Pomoria przyjeżdża wielu turystów, których nie stać na drogie i ekskluzywne spa. Natomiast miejscowi hotelarze i restauratorzy wcale nie narzekają, bo to, czego błotni pacjenci nie wydadzą na leczenie, to zostawią w miejscowych knajpkach. Spójrzmy na pierwszą mapę i zobaczmy, jaka temperatura jest o poranku. I od razu ostrzeżenie zarówno do kierowców, jak i do pieszych. Proszę uważać, bo temperatura będzie o poranku w niektórych województwach minusowa. Na zachodzie troszeczkę cieplej. Spójrzmy na mapę i zobaczmy, co nas czeka rano. Otóż na razie mapa nam się jeszcze nie pojawiła, ale miejmy nadzieję, że za moment się pojawi. Ja w każdym razie chciałam państwu powiedzieć, że trzeba uważać, bo jest spore zagrożenie, jeżeli chodzi o kontuzje. Chodniki są śliskie, w związku z czym trzeba uważać. Działo się dziś w tej naszej kapryśnej pogodzie, działo i to już od rana. Od Pomorza wkraczała zima z ochłodzeniem, opadami deszczu, ze śniegiem i śniegiem ze ślizgawicą.
pogody. Dzisiaj jest wyjątkowo nieprzyjemnie, ślisko, niebezpiecznie na drogach, a zatem apel już na samym wstępie chcę skierować w stronę kierowców. Uważajcie noga z gazu i dostosujcie prędkość do warunków panujących na drodze. Dziś dzień świętej Pryscylli i dawniej mówiono, że w dzień świętej Pryski mróz zaziera do miski. To bardzo nieaktualne przysłowie. Ja to bym wymyślił takie. Na świętej Pryski psom się cieszą pyski. I kretom też. No bo jest ciepło. I to jest nowoczesne, aktualne, a na dodatek ekologiczne przysłowie. Na pozostałym obszarze, tak jak widać, już tylko słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Zatem okulary, ale przeciwsłoneczne, każdy powinien mieć albo na nosie, albo w kieszeni. A tutaj bardzo proszę, co niektórzy chcą jednak pobyć na tym moim niebie i pojawiają się co chwilę w prognozie pogody. Leniwie, choć z pełną gracją. Dla tych świń zamieszkujących chińską hodowlę dzień zaczyna się od wczesnej pobudki i obowiązkowego spaceru. Choć na pierwszy rzut oka zwierzęta wyglądają normalnie, gdy przyjrzeć się im z bliska, łatwo dostrzec kolorowe tatuaże, nawet na całym grzbiecie. Tatuaże są częścią historii sztuki, to jeden z przykładów nowego wyrazu artystycznego, to z pewnością coś nowego. Okazuje się jednak, że nawet tak nietypowy przejaw modernizmu ma swoje uzasadnienie. W Chinach świnie uchodzą za symbol dobrobytu, szczęścia i zdrowia. Tutaj tatuowane zwierzęta nabierają wyjątkowego znaczenia. Nabierają także wartości, choć zabieg tatuowania nie należy do przyjemnych. W przyszłości właśnie tatuowana świńska skóra znajdzie nabywców nie tylko wśród zwykłych koneserów sztuki, ale także zachodnie galerie. Nakładam specjalny krem, który sprawia, że skóra staje się sprężysta i szybciej się regeneruje. Pomysł belgijskiego artysty, choć doceniany w kręgach twórców, budzi ogromne kontrowersje, zwłaszcza wśród organizacji ochrony praw zwierząt. Ich działacze już zapowiadają protesty i akcje zbierania podpisów pod petycją zakazującą artystom dalszej działalności. W chilijskim teatrze odbywa się 15. edycja festiwalu Santiago a Mil. Od 2 stycznia wystąpiło już 35 grup teatralnych. Jednak najbardziej spektakularny był finał. Przy akompaniamencie grupa artystów wykonała akrobację na przemian ze sztuczkami pirotechnicznymi. Stworzyli niesamowite widowisko dla oka i ucha. Podziwiało ich ponad 150 tysięcy osób. Popatrzmy i my.